Gościem Szkoły Eksploatacji Podziemnej i portalu górniczego nettg.pl jest pan Paweł Małkowski, dyrektor do spraw produkcji KGHM Polska Miedź. Dzień dobry. Panie dyrektorze, na czym polega zastosowanie nowych technologii eksploatacji w KGHM-ie? Oj, temat jest obszerny. KGHM liczy sobie już ponad 50 lat i cały czas żeśmy się borykali z problemami. Tworzyliśmy te kopalnie 50 lat temu, nie mając żadnych doświadczeń. Posiłkowaliśmy się doświadczeniami ludzi z węgla. Okazało się, że te technologie węglowe jednak w naszym górnictwie nie zdawały rezultatu. Musieliśmy cały czas wdrażać swoje własne technologie. No ale cały czas się rozwijamy. Tak naprawdę jesteśmy coraz głębiej, coraz trudniejsze warunki, więc musimy też szukać nowych technologii, żeby sprostać tym wyzwaniom z jednej strony, a z drugiej strony wiadomo, jesteśmy spółką aukcyjną. Tak naprawdę ważną rzeczą są wyniki finansowe, więc też szukamy wszelkich metod, żeby obniżyć nasze koszty produkcji. Czy to dzięki takim projektom jak projekt WEOL można te wszystkie czynniki, o których Pan mówił, osiągnąć, zrealizować? No jednym projektem oczywiście nie można, natomiast rzeczywiście w tej chwili otwieramy bardzo dużo projektów. Projekt WEOL akurat jest takim projektem w tej chwili w fazie zdecydowanie wstępnej, natomiast my mamy inny projekt w tej chwili, tak zwany projekt Bucerius, gdzie budujemy ścianę, urabianie mechaniczne za pomocą systemu ścianowego. Tutaj na węglu może to nie jest żadna rewelacja, natomiast jeżeli chodzi o górnictwo miedziowe, te wytrzymałości skał, które mamy, to jest około 150-200 megapaskali, to tego typu kombajnu na świecie nie ma. Podpisaliśmy parę lat temu umowę z niemiecką firmą Bucerius, dzisiaj już Caterpillar, i wspólnie budujemy, mówię, urządzenie, którego na świecie nie ma. Po co budujemy? Tak powiedziałem, z jednej strony oczywiście ekonomia, z drugiej strony też kwestia bezpieczeństwa. Ten kombajn umożliwi nam wycofanie ludzi z tych najbardziej niebezpiecznych miejsc na dole, czyli bezpośrednio z przodków. No a tu będzie pełna automatyzacja, więc ludzi wycofamy, ale nie ukrywamy też, że aspekt ekonomiczny gra tutaj dosyć dużą rolę. Górnictwo węglowe takiego podejścia może jak na razie pozazdrościć? Ja myślę, że nie, że to zależy tak naprawdę od kopalń. Nie ukrywam, że kontakty z górnictwem węglowym są takie dosyć ścisłe. Współpracujemy zarówno z Jastrzębską, z kompanią węglową, z kopalnią Bogdanka tak naprawdę. Także widzimy, że tutaj też oczywiście jest nacisk na nowe technologie. Może kwestie finansowe są trochę inne. Nie ukrywam, że dzisiaj KGHM w tym dobrym momencie, jeżeli chodzi o ekonomię, no bo wiadomo, ceny miedzi są dla nas korzystne, kurs dolara jest korzystny, więc jeżeli chodzi o aspekt ekonomiczny, to powiedzmy sobie w dniu dzisiejszym, on nie stanowi jakiegoś tam problemu, ale zdajemy sobie doskonale sprawę, że tak jak jest koniunktura, tak przyjdzie do koniunktura, więc dzisiaj już się zabezpieczamy. Także tutaj to nie jest kwestia górnictwa węglowe, miedziowe, to jest kwestia czasu. Dzisiaj na węglu jest pewna dekoniunktura, na miedzi na szczęście jeszcze koniunktura trwa. Monitoring procesów produkcji jest takim znaczącym obszarem? O, jeden z ważniejszych tak naprawdę, ponieważ KGHM to są trzy kopalnie, to jest około 500 km kwadratowych powierzchni, więc olbrzymia powierzchnia pod ziemią, to jest zatrudnienie razem ze spółkami około 15 tysięcy ludzi, to jest około 1500 maszyn na dole. I teraz, żeby to wszystko ogarnąć, zarządzać tym w miarę efektywnie, no to musieliśmy poszukać metod. To jest właśnie ten monitoring, ale to jak powiedziałem, to znowuż jest aspekt ekonomiczno-organizacyjny, ale podstawowy aspekt to znowu jest bezpieczeństwo. Mając monitoring, jesteśmy w stanie, budujemy oczywiście ten system, jesteśmy w stanie określić lokalizację maszyn, a tam gdzie maszyna, tam jest człowiek oczywiście. Bardzo dziękuję za rozmowę. Gościem Szkoły Eksploatacji Podziemnej i portalu górniczego nettg.pl był pan Paweł Markowski, dyrektor do spraw produkcji w KGHM Polska Miedź. Dziękuję bardzo.